Natalia patrzy, tata patrzy. Pierwsza odsłona dzisiejszej imprezy, dzisiejszego maratonu MTG Azję Polowcową Krainą Prawej Technicy. Startują też kategoria P0, najmłodsi. Marek Jaros, zawodnik ze Skierzyny, a Natalka, który ty jesteś rocznik? Rocznik? 2010? Brawo. Czy jesteś młodszą Natalki? O, to ten zuch jest chyba młodszy. Mama to tam widzę. 2009. A ty, który rocznik? 2012? 2009? 2006? A ona jest 10. 2006. No to jest najmłodsza. Natalia. No tata wygrał wiele maratonów. Tata ma 66 rocznik. Czyli chodzi 90. Tak. Syn Rafał ma bardzo wiele maratonów wygrał. Żona ma wiele też maratonów. Ale wszystkim życzę udanej jazdy, bezpiecznej jazdy. Proszę bardzo. Zapisy, tu dużo chętnych? Tak, sporo chętnych. Polecam po prostu na miejscu, bo sprawdzenie pogody. Deszcz położę. Jak on się odbywa, jak długo trwa, Andrzej? Wyścig, by się na niego spada. Pan Andrzej startuje? Gdzie Anela jest? Nela! Wołają Michał. Andrzej do mnie. No to już dopytam, jak ta trasa, dobrze przygotowana? Super. Pana obstawiona, ujawni czasu, za ubezpieczenia także. Jest sucho, piękna trasa, urokliwa. Cała Szwajcaria Murzyńska, jest do przejechania, tak myślę, że jest zadowolony. Jak niedobre miejsce, to chociaż dobrego, dobry widoków, dobry krajobrazów i dobrych. Przyjemności. Teraz rowerowy. No. Czyli co, czekamy na start? Czekamy na start i cieszymy się, że go nie rozpoczynamy się w tym filmie, czyli jak A młody zuch, ty już jechałeś, tak? Ile masz latek? Zgadzam. Trudno był gdzieś jakiś trudny podjazd? Dałeś radę. Nie przewróciłeś się? No brawo.
65, na 65. A tu jest pan Andrzej Marka, człowiek, który krótko mówiąc od kilkunastu lat jest głównym animatorem tej imprezy, jest autorem trasy punkturowego zawodniczy. Pan Andrzej zna te wszystkie wilcze jary i tą ścieżkę rowerową, która prowadzi z Pączyna do Złocieńca. Wszystkie zagłębie, a też granic Wielkopolski. No i tutaj dwaj bracia, dwaj znani bracia. Piotr Szymek wygrał maraton. Najważniejsi zawodnicy. No i teraz mam prośbę do panów, przechodzimy już teraz nie ostatnie minuty, bo jest grupa, która będzie się uznała w tym programie na 65, ale sobie w pewności jest taki sam, przybarwny, panie Czasowicie, która przyszedł się wyraża i nas patrzył za nas, a ten bliższy na thank you.
No już idzie, tak, tak. Idę, zaraz tylko czekam, tutaj jeszcze jestem z mini, ale zaraz wracam z powrotem, bo puściliśmy mini i już ja wracam. Już wracam i jedziemy. Zdążymy, Rysiu, tutaj oni, tutaj muszą, tam będzie 40 minut, godziny, do godziny będą dopiero na tym. Tam, gdzie, w tym miejscu, gdzie my musimy. No już, dobrze, spieszę się, tylko muszę tutaj puścić tych, dobra, do zobaczenia. Dopiero zaczyna się. Nie, na gardło. Ja tu muszę kierować, patrzę, gdzie ty jedziesz. Jeszcze jadą. To mini tak będzie. 36. Ostatnia pani. Jeszcze jadą. O, no to brawo. Jeszcze za wami ktoś jest? Nie ma. Ostatnie. Dobra, to możemy wracać. Super, i w lewo, tam do góry. Brawo Bartek! Brawo Andrzeju! We'll be right back.
Proszę? Oj, 10 minut. Mówię o czołówce. Brawo. Brawo, brawo, brawo. 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 Ale brawo, super. Brawo, brawo. Być radę, spokojnie. O, brawo, brawo. I Andrzej Kajzer, Kaszubski Wilk, trzeci. Piękna walka trzech zawodników. Mamy trójkę najlepszej na dystansie Lega. Partę Golesu, za nim niewielkiej odległości. I Piotr Szutek jest czwarty. I Piotr Szutek jest czwarty. Taka jest pierwsza czwórka. I prawie razem niewielkie odległości. Oni narzucili poziom sportowy, wysoki poziom. Thank you.
4-5 latek. Zapraszamy na start. Ustawiamy się tutaj przy panu Piotrku. Pan Piotrek będzie ogłaszał start. Mamy dwóch zawodników w tej kategorii. Mamy Lilkę i mamy... I Mateuszka mamy. Uwaga, pełne prawa dla naszych zawodników. I uwaga, szykujemy się. I start! Startujemy! Dwa okrążenia, przypominam. Dla tej kategorii wiekowej. Pędzą, tak. Oczywiście zapraszamy też dzieci do zabawy u marynarza, a później do nas tutaj, do animacji, tutaj na szachownicy pod Joasią. I Mateusz i Lilka już się do nas zbliżają, już niedługo będą na mecie. Ogromne brawa dla zawodnika z numerem 365. Mateuszek to jego pierwszy na mecie. Brawa wielkie i jedzie do nas Lilka. Brawa dla Lilki z numerem 373. Ogromne brawa. Gratulujemy. A teraz na start zapraszamy kategorię wiekową 6, 7, 8 latek. Ustawiamy się na starcie. Ta kategoria wiekowa. I uwaga. Pięknie sobie radzą młodzi kolarze. I uwaga, uwaga, zbliża się za
Kozłowska lat 7. Z Koszalina. Maja Kozłowska z Koszalina. Mama tutaj z Koszalina. Zarobiska z Koszalina. Przyjechała. Był jakiś trudny moment na trasie? Skręty, zaklęty. Dobry rajtowy, rajtowniejsze. Cała Lada wygrała wyższy. Pierwszy jesteś w połączeniu zdrowy? Dobra, za gorąco Marta, nie? Chodźcie, wysikamy. Ogromne brawa dla wszystkich uczestników rajdu rowerowego dla najmłodszych. I za pół godziny zapraszamy wszystkich uczestników na rozdanie nagród, na ogłoszenie wyników. Tutaj podjęła się, tutaj gdzie jest podium. Zapraszamy już za pół godziny. Jeszcze raz ogromne brawa dla wszystkich młodych kolarzy. Zaczynamy, wkładamy kapciuszki. Możecie pomagać przy ubieraniu kapci, tak? Jak się kapeć zgubi, poprawiamy i biegniemy dalej. Świetnie wam idzie, bardzo ładnie. Takie szuranie to chyba najlepszy sposób pokonania tego zadania. Świetnie wam idzie, bardzo, bardzo ładnie. Świetnie, tutaj mamy zawodniczkę z pomocą, bardzo ładnie, gratulacje. Godzina 20 już są na trasie, godzina 20, ci, którzy wystartowali. Dobrze wam idzie, pomagajcie ubierać kapciuszki, już coraz bliżej jesteśmy. W dystansie 64-65 km zasługuje na słowa uznania. Dzisiaj wieczorem ma być Wielkopolska Rowerowa. Wielkopolska Rowerowa, będziemy jutro pracować już nowe relacje. Ja nie wiem, że na Facebooku. Wieczorem po pewnego czasu to jest mój krótki. Martin Pachuta, Skuchowa, oraz Skąta, jeśli tutaj z tego kupiła. Pierwsze miejsce Kawalec, Tosiali Przemek. Drugie miejsce Janusz Marek z Natalką. Trzecie miejsce Wielogórska Lena i Jacek. Czwarte miejsce Pikarska Tosia i Piotr. Piąte miejsce Kruszyńska Dagmara i Dorota. I szóste miejsce Zacharczyk Klaudia i Łukasz Tata. Iwona Berg, Brenderów, witamy Iwonę! Pierwszy start w tym roku w Złotej Lidze. Brawo Iwonka! Pozostali chłopcy z kategorii P0. Proszę pozostałych chłopców. Luch to Mateusz, Bukowski, Kurasiński, Sulima. Zapraszamy. Pani Iwono. Chwila, a pan Piotr już jest, dobrze. Różne miejsca w ojczyźnie naszej, bo tam mają swoje futery. Dziękuję ślicznie. I teraz przystępujemy do honorowania. Czuwał Sebastian. I teraz rozwijemy zaproszenie dla dwóch osób pobytowy z pełnym wyżywieniem. Bardzo lekki. Hopferówka. Wręcza. Mikołaj wręcza. Szef hopferówki. Właściciel hopferówki. I wylosował tą wspaniałą nagrodę Juszczak Krzysztof. Brawo.